Badabum. Przegląd komiksów rozpocznę od wydawnictwa Kameleon i takiej pozycji jak Nędzole. Nędzole to jest komiks na podstawie historii Zbigniewa Masternaka, ponieważ jest to jakby kontynuacja trzech części cyklu Księstwo. Otóż Zbigniew Masternak wraz ze swoją dziewczyną Renatą jadą na emigrację zarobkową do Francji. Emigracja zarobkowa, no to myślę, że temat, który jest dosyć popularny u nas w Polsce przez ostatnie parę lat. W zasadzie wielu z was zapewne myśli o tym, żeby właśnie znaleźć pracę gdzieś za granicą, ponieważ tam jest lepiej, w cudzysłowie, i wszyscy tak myślą, że o kurczę, to za tą granicą, to w tej Polsce to jest w ogóle tak strasznie, tak paskudnie, nikt nie czyta komiksów, pojadę do Francji, tam będzie wspaniale. No i czy tam jest wspaniale? No oczywiście Francja jest pięknym krajem, ma wspaniałe tradycje, ciekawych ludzi, śliczne miejsca i w ogóle kultura komiksu we Francji jest bardzo żywa, ale jak każde miejsce ma też takie uroki, takie miejsca, takie zdarzenia, takie sytuacje, taką jakby ciemną stronę. I w zasadzie na tym skupia się głównie Zbigniew Masternaka w swoich książkach i jego przeżycia. Znaczy to jest historia ogółem taka, że Masternak ze swoją dziewczyną Renatą pojechali do Francji. Tam w zasadzie odbijają się od jakiejś pracy dorywczej do innej pracy dorywczej, poznają różnych ludzi, zmieniają miejsce zamieszkania. No i wszystkie te swoje historie, swoje opowieści spisali. Wyszły z tego trzy książki, jak doczytałem, i one okazały się bestsellerami. Prace Zbigniewa Masternaka jednak są bestsellerami, spodobały się dużej ilości odbiorców, więc tutaj pomysł, żeby zrobić na podstawie części tych opowiadań właśnie komiks. I tutaj jest ciekawe zjawisko, ponieważ za scenariusz odpowiedzialny jest Robert Zaremba, wydawca wydawnictwa Kameleon, ale za rysunki jest odpowiedzialny cały sztab rysowników. Wymienię wszystkich oczywiście: Grzegorz Kaczmarczyk, Tomasz Kleszcz, Artur Chochowski, Łukasz Rydzewski, Paweł Gierczak, Nikodem Cabała, Krzysztof Budziejewski, Patryk Cabała, Mariusz Moros, Nikol Komorek oraz Mariusz Zabdr. I wiecie, od razu do tej struktury, ponieważ to jest z jednej strony intrygujące, z jednej strony to jest dosyć ryzykowny pomysł, ponieważ jak słyszycie, komiks rysowany przez dużą ilość osób, w sensie nie na zasadzie, że jest jeden odpowiedzialny za szkic, drugi za tusz, trzeci za kolory, czwarty za literki, piąty za tła, tylko każdy jest odpowiedzialny za parę plansz. I dochodzi do takiej sytuacji, że może, znaczy jest ryzyko, że może to po prostu nie wyjść, że style rysunków danych artystów będą od siebie tak oddalone stylistycznie, że po prostu przejście z jednego stylu do drugiego będzie się gryzło, będzie negatywnie odbierane przez czytelnika. Z drugiej strony niesamowitą zaletą jest tempo, w jakim może powstać taki album. Wyobraźcie sobie, jest jeden rysownik, który musi narysować, no w tym przypadku komiks ma 159 stron. 159 stron. Jeden człowiek, zakładając, że ma zwariowane tempo, jedna strona dziennie, no to by rysował to około pół roku. A w tym momencie, jeśli mamy zatrudnionych paru rysowników, każdy jest odpowiedzialny za parę stron, mogą to robić równocześnie. I to jest bardzo ciekawy pomysł na to, żeby szybko stworzyć jakieś dzieło, żeby zareagować odpowiednio na jakąś tematykę. No i mówię, ryzyko jest takie, że style mogą nie pasować do siebie. Co może nie pasować? Akurat tutaj założenie było proste. Rysunki w czerni i bieli, monochromatyczna szata graficzna. Więc mamy tutaj jakby to ułatwienie, że jeśli ktoś w swoim stylu operuje taką paletą barw, a ktoś inny ma tendencję do, nie wiem, mroczniejszych albo do bardziej jaskrawych kolorów, no to w tym momencie pod tym względem mamy ujednolicenie. Natomiast no właśnie może być problem taki, że podobieństwo postaci nie będzie się zgadzać. No to akurat mamy dwóch bohaterów, właśnie autor książek, pan Zbigniew oraz pani Renata, więc ze świadomością, że mamy do czynienia cały czas z tą dwójką, łatwiej jest nam odczytywać. Więc w tym wypadku nawet przez to, że rysownicy oferują różne style, nie dochodzi do
do pomyłki. I to jest coś fajnego. I tutaj od razu, jak już jestem przy rysownikach, to muszę przyznać, że niesamowita robota. Album się bardzo dobrze prezentuje, wręcz rewelacyjnie. Są rysunki, które po prostu wow, na takim wysokim poziomie, że aż się nie spodziewałem, że na kartach, na stronach tego komiksu będę aż tak pozytywnie zaskoczony, przyznam się szczerze. Są oczywiście rysunki takie, które mogą komuś nie odpowiadać, ale akurat mam tutaj na myśli fragment, rozdział, który dotyczy snu Renaty, a sny, jak wiemy, są takie oniryczne, zagmatwane, więc w tym momencie szata graficzna jest adekwatna, jakby do struktury każdego snu jest również taka bardzo swobodna ta estetyka, więc ona w zasadzie, ten rozdział graficznie może nie przypaść ludziom wam do gustu, aczkolwiek reszta, jak będziecie mieli okazję przewertować, wziąć do ręki i przewertować, no to po prostu rewelacja. Co rysownik, inny styl, ale każdy ma coś swojego, każdy naprawdę na wysokim poziomie prezentuje strony, za które był odpowiedzialny. No i różne przygody, naprawdę różne przygody można znaleźć w tym komiksie. Nasza dwójka bohaterów, no, ima się praktycznie każdej pracy. 159 stron komiksu, nie sposób tego streścić. Ja nie mam takiego też zamiaru, ale chciałbym przedstawić wam próbkę, ponieważ myślę, że największą wartością tego komiksu są różnego rodzaju takie sytuacje, no nie ukrywajmy, może jak to nazwać, takie, których my sami nie chcielibyśmy się w nich znaleźć. Akurat nasi bohaterowie w scenie, którą chciałbym przeczytać, również się w niej nie znaleźli, ponieważ tutaj akurat mamy, idą sobie obok Luwru i na trawniczku pewien żandarm zagaduje ogrodników i tutaj ogrodnicy, zacytuję, co tutaj, jaki jest ten dialog. Co tu robicie? Pracujemy. Kiedy tylko wysiedliśmy z autokaru, zjawił się Polak, który zaproponował tę robotę na tydzień. 6 euro na godzinę i zakwaterowanie. Trzeba było tylko kupić od niego nożyce i zapłacić mu 20 euro za załatwienie pracy. Nasz nowy szef powiedział, że wydatki zwrócą się po jednej dniówce, przez resztę tygodnia będziemy zarabiać na czysto. Kto was zatrudnił? Jak się nazywa? Nie wiem. Facet was zaszukał. Spiszę wasze zeznania, a potem się stąd wynoście. I takie właśnie sytuacje pojawiają się w komiksie Nędzola. Oczywiście są takie też aspekty bardzo, bardzo pozytywne, ale mamy również scenę, która naprawdę trzyma w napięciu i zastanawiamy się, kurczę, trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze się skończyło. Ja was też informuję, że na szczęście pod tym względem wszystko dobrze się kończy. Komiks, nie ukrywajmy, niepoprawny politycznie, ale dzięki temu jest szczery. Szczery do bólu i takie mówienie prawdy, jak jest dla takiego typowego Polaka za granicą, który no nie ma jakoś szczególnie dużych aspiracji, łapie się takich robót, które każdy mógłby wykonywać, jakie są losy takiego człowieka, no to możecie poznać między innymi za pomocą komiksu Nędzole, który jest uzupełnieniem trylogii Księstwo Zbigniewa Masternaka od wydawnictwa Kameleon.